Mad TV. Naprawdę mad. To się wyprawia, jest totalnie szalone. Co tu się wyprawiało? I BP jest załatwione. Czy to się opasało? Nie wiem. Znaczy, chyba tak mimo wszystko. 720 tysięcy. Za... też 500 tysięcy na dwie anteny poszły w zasadzie. Koszta tych anten też będą 100 tysięcy, więc w sumie wyszło na zero. Mam filmy z kolei jakieś dziwne, które wcale niekoniecznie chcę mieć. A może chcę. Nie, wolałbym raczej coś lepszego. Niektóre są raczej przeciętne. Wolałbym jakieś silniejsze filmy, że tak powiem. Jedyny plus, że Emmanuel ma największą oglądalność. Dlaczego 6 akurat, nie wiem. Dobra, uff, wielkie uff, nie chcę tego filmu Manhattan. I Love Story, te filmy mogą się wypchnąć. Szczególnie Love Story to nie był zły film, tylko ja go opuściłem w złym momencie. Za wcześnie, to właśnie tak podejrzewałem, że... Kurtka wodna, no. Raczej od 18 to może być ciężko, żeby to ludzie oglądali. No i co się stało? No i właśnie stało się. I kupiłem ten film, który mam do opuszczenia jeszcze. Jutro, aha, jutro będzie też odcinek tego serialu, ale nie będzie puszczony jutro, tylko kolejnego dnia. Co za dzień. To z mojej winy. Ale Emmanuel 6 na zawsze pozostanie zapamiętany jako film ratujący sytuację. Uff. Dobra, zobaczymy co przyniesie nowy dzień. Ile kasy będę miał na start? Będę miał minus 300. Za same nadajniki, więcej niż 300, minus 300, czyli 600, będę miał coś koło 600, obstawiam. Tyle kasy już idzie, kurde, na dzień dobry. No. Żadnych nagród niestety, ale nie szkodzi, nie szkodzi. Co ciekawego w wiadomościach? To w Polsce chyba się już skończyło, albo nie wiem. Nawet nie wiadomo jak, bo byłem zbyt zajęty sytuacją w biurze. Dobra, mamy epidemię cholery w Angolii. Znowu jakieś wypadki w Niemczech. I znowu Namibia, a to już powtarza się to, co było na początku, czyli sytuacja z Namibią. Tak, jest odcinek skończony, a ja zrobię zapis i zobaczę, czy spróbuję zrobić następny odcinek. O. Miejmy nadzieję, że się nie zawiesi. Myślę, że nie. A potem trzeba reklamy cisnąć. Szukać jakiejś dobrej reklamy. Daj pan listę zakupów. I zobaczymy, co tam w supermarkecie jest. Stać mnie teraz na te lepsze, no jakby nie już... plany i aktorów lepszych. Ale tak sam nie wiem, czy ma to wpływ, że zmieniam głównego aktora, że tak powiem, cały czas tego samego typa jako głównego. Gene Masterson to jakiś nowy koleś, to damy kogoś nowego. Nie ma, wiecie co, po prostu tych samych będę dawał. Sprawdzeni goście, sprawdzeni. I ona też była jedna sprawdzona. Deluxe deserty, deluxe saloon. I specjalne efekty, a zaawansowane jeszcze nie będę dał deluxe. No i udało się zrobić, nie było zawiasu. Dobrze. To będą dwa odcinki. Znaczy ten jutrzejszy i
i pojutrze będą, więc będą dwa pod rząd, więc będzie można się nacieszyć. Znaczy się widzowie raczej. No się jarać. Zacznij pan produkcję, o 14 będzie gotowy pojutrze. Wiadomości najlepsze moje. Dobry start. Tough Guys. No średnie, no to jest cholerne Sun TV, co oni to robią. Dobre filmy puszczają to, co robią, no ale kurde, bez przesady. Ile? 17, a trzeba mieć 14. Czyli tak, a to mam zapchane w ogóle, nie wiem, nie sprzedałem? A, miałem sprzedać filmy, nie sprzedałem. Dobra, potrzeba nam porządnych filmów w końcu, musimy się odbudować po tej wczorajszej, kurde, porażce. A już wiadomo, że Emmanuel można puścić i BP do tego. Emmanuel i BP. To jest combo. Dobra, panie, daj mi coś dobrego, ale nie Robin Hooda. Dlaczego dwa razy jest Robin Hood? Popsułeś się, panie. Naprawić. Tu jest kolejny film erotyczny. Ale póki... BP plus ten film erotyczny równa się kasa, nie? Ale... Jak będzie BP, chociaż to BP cholerny ma trochę u mnie na pinku. Będzie BP, to się zastanowię, czy kupić ten erotyczny. Z Mickey Rourke'em, czy jak mu tam. Dobra, teraz tylko, że było ponad 14% na Rainbow Arts i może są jakieś nowe rodzaje reklam. Tak, są. Coca-Cola. To już naprawdę takie poważne rzeczy tutaj się pojawiają, widzę. Gdzie to jest? Nie widzę tego. Coca-Cola. Spokojnie, dużo jest oglądalności. Commodore. To 35%, to jest też takie pomiędzy Coca-Cola, a nie, 35% też na Coca-Coli. Commodore wymaga tylko jednej reklamy i 500 tysięcy. Ja bym sobie przypomniał, co ja puszczam dzisiaj. Muszę sprawdzić tego gościa, co on tam ciśnie. A nie, bo on tu idzie. Szlak by go. Wpierw sam sprawdzę, co ja mam. Cholerny banan. Ja mam Imperium kontraatakuje, a to już jest druga godzina, muszę pomyśleć to. Myślę, że... Zależy po prostu, co ma, nie? Zależy, co ma. Jeżeli nie ma nic silnego, spróbuję z Commodorem. Na 500 tysięcy w jedną godzinę. Cześć, nie zwracaj uwagi. Nuts. Nie wiem, czy to jest lepsze od tego mojego, czy nie. Przede wszystkim spróbuję jakieś dobre newsy załatwić sobie. Coś nowszego, nie wiem, czy to lepsze będzie. Nie widzę tutaj, żeby to moje miało być kurde dobre. No nic, standardowe jakieś reklamy, że się tak wyrażę, standardowe. Typu... tu. Ups. Typu nie wiem, bo już nawet nie pamiętam przez to całe BP wczorajsze, co ja... reklamuję Atari chyba najczęściej. Jakieś Atari by było dobre. To uj, o to jest niezłe, 5 milion 500 tysięcy za 14%.
Jest też Atari. Zaryzykować czy nie zaryzykować? A zaryzykuję chyba 5, 14%. Co ja tam później, kurczę, blady puszczam? Zaryzykuję znowu. Stół. Się nie ogarnę nigdy. A jestem bardziej oglądalny od ciebie, panie banan. Wypchaj się bananem. 41%. Myślę, że będzie załatwione to dzisiaj. A więc co to oznacza? 1 500 000 dla mnie. Tu już nawet mam Rainbow Arts załatwione. Aha, a jutro Atari można cisnąć. Plus The Rifleman. Można od 20. A tutaj można puścić tradycyjnie, no bo i nie. Nie, coś lepszego byłoby. Nie, nie wiem, jak Gwiezdny Wojen. Tak z ciekawości, jak różnica Gwiezdny Wojen. No chyba, nie wiem, czy to traci na wartości stale, czy nie. Tego filmu w końcu nie miałem okazji jeszcze puścić. A to mi nie pasuje trochę do tej ramówki dzisiejszej. Trzeba coś dobrego. Nie, mam tyle pieniędzy, jeszcze będę miał więcej, że muszę naprawdę coś solidnego. Tutaj trzeba cisnąć jakąś Coca-Colę albo takie pierdoły. Nie, to mnie nie interesuje, czy ma naprawdę coś dobrego. Serial, jakiś Batman, właśnie widzisz. Na Oscara mnie nie stać. Coś tu się chrzani, albo mi się wydaje, widzę w opisie na dole. Batman za 300. Chyba sobie wezmę Batmana na jutro. 2 godziny, tylko nie wiem o której godzinie. Nie, będę, zmienię to. Nie będę tego swojego serialu puszczał o... Nie wiem, jak to zrobić. Niestety najgorsze jest to, że zapominam swojego planu cały czas i nie wiem, co mam ustawione. No, to spoko, to byłoby dobrze, bo Batman by było 21. Potem można by znowu Gwiezdne Wojny puścić. Już nie będę kupował aż tyle tych nowych. A nie, bo to jest Batman, to jest science fiction. To będzie, wiecie co? Psycho. Za. A rano. Czy rano? Jakaś komedia, ale. To. Wciąż wartościowe i w ogóle, i w ogóle. A kolejnego dnia trzeba Betty walnąć ten program, żeby znowu trochę podskoczyło jej serducho. I może być naprawdę już nieźle. Czyli Batman. Ale nie ma tego Betty. Czy ja to mam u siebie już? Kupione i nie puszczone? Oby nie. Kurde, mam. Kiedy to jest? Mam nadzieję, że to szlak, to może być... A, dobra, zobaczymy. Szkoda, że nie jest napisane do kiedy, ja mam to puścić. Sorry, Betty, kurde, zagapiłem się, to wszystko przez BP. Wszystko przez cholerny BP. Poza tym Matti wkrótce upadnie. Trzeba naczekać na to, naczekać. Ewentualnie, no to mogę zrobić tak, że to wywalę i puszczę jej program już, no. I tu Batman. No i okej.
Jeszcze sprawdźmy reklamę. A to Atari będzie. Atari. Jeżeli Atari żąda tylko 10%, to może nawet się uda ubić to. Nie, 14. Ale i tak warto wziąć. Wow. A, nie, to dużo reklam chcę. Coca-Cola swoją drogą, 35%. Ten Commodore mnie kusi, żeby to walnąć przy Batmanie jutro za 35%. A widzicie, znowu bym się zagapił. Love Story of Comedy, please. Okej. Jakaś jedna pojedyncza reklama. Ale nie to. A, jutro zobaczymy, co mi tam. Jakieś newsy nudne akurat niestety. Nie zagapiłem się. Ale cały czas na pierwszym miejscu. No to zrobimy nowe newsy na wszelki wypadek, tak żeby... żeby było cały czas na równym poziomie. Co ja zrobiłem? Teraz zagapiłem, to się nie robi w ten sposób, no ale nie szkodzi. Może być takie coś. Może być nawet coś nowszego jeszcze 22. No to Betty, jeżeli tylko nie będzie się wkurzać za to, że jej dzisiaj nie puściłem programu, no to jutro będzie miała solidny program znowu o 20. I Atari. Myślę, że od razu będzie można zacząć z Atari. Chyba tak. Chociaż 14% to dosyć wysoko. No a ten film jest też dosyć niezły, więc no, może będzie ok. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie zapisywałem dosyć długo. A czy mój nowy odcinek się produkuje? Chyba tak. Co ciekawe, będą w takim razie chyba 3 odcinki pod rząd puszczone. A nie, mogę robić następny. Tak jak zapisałem, to dobra. Jedziemy z koksem. Aż dziwne, kiedy to powstało? Dobra, panie, nie zawieś mi się, a wszystko będzie w porządku. No, zawiesił się, no trudno. I jedziemy dalej. Jest godzina w pół do pierwszej. I robi się następny odcinek. Działa po niemiecku, wszystko jest git. Dobra. Nic dzisiaj chyba nie mogę już zrobić z tym wszystkim. Jak tam moja reputacja? O, idzie do góry, nie najgorzej. Kosztem czerwonych. Ten cwaniak jest cholernym cwaniakiem. Ta reklama jest świetna. 1500 w sumie za 14% to jest dobre. Niż upadnie. Jak on upadnie, to wtedy powinno być tak. Nie zdziwiłbym się, że wtedy będą na zmianę, albo idzie do góry reputacja, albo spada w dół, ponieważ nie ma tego środkowego gościa. Czyli jeżeli będę miał wszystko wyżej, to będzie miał zawsze w dół. Ale nie wiem, czy to tak by zadziała. Się okaże, jak ten gość upadnie. Chyba, że będzie się trzymał. Na razie jakoś trzyma. Jeszcze. Mało brakuje. Paradoksalnie gościu, który ma telewizję nazwaną od biurowca, upadnie jako pierwszy. Ma chyba najgorszą pozycję, no nie wiem. A właśnie, w międzyczasie Arbus, bum, to już poszło. Szybko Arbus wypadł z gry, myślę, że jeszcze, znaczy szybko. Jeszcze jakiś czas mówiłem, że a czemu już nie wypadł, przecież tak słabo idzie. W sensie jak, o, mam list. No kurde, Betty, przecież miałem to dzisiaj puścić.
Szlak by ją. Jeszcze raz muszę zmienić i pójść i to kupić osobno. Tylko, że nie mogę. Co to jest? Xanth... Serial? No. Betty, chyba że to mam cały czas w programie. Nie ma Mat TV, nie nadają. Puste. Świetnie, to co ja mam teraz z tym zrobić? Nie mogę na tego zmienić. Banan wygrał sami. Co ja mam z tym zrobić teraz? Zastanawiam się, czy nie wczytać wczorajszego wieczornego zapisu i pozbyć się tego, bo to jest bez sensu. Muszę tak zrobić, no bo mam coś, mam błąd w grze jakby. Niestety. Betty, no. Miałem to puścić dzisiaj, wszystko popsuła. No dobra. Ciekawe, czy zbywam arbuza znowu. Jak na razie nie widzę losowości za dużo w tej grze, więc myślę, że pójdzie znowu z dymem. No jestem też ciekaw, jak to będzie wyglądało, jak będzie nas dwóch. Tylko ja i Banan. Odwieczni wrogowie. No, już coś dziwnego się dzieje z przyciskiem na Mat TV, ale to jest chyba kwestia tego, że wczytałem grę po tym, jak go wywalili. Czy coś w tym stylu. Tak, arbuz znowu wyleciał. Plaską, ma tak najlepszą pozycję, bo ma najniżej, więc teoretycznie miał jakieś 0,5%, że przeżył, ale... To już jest inna historia. Dobra, to trzeba... zmienić plan działania i będziemy... w takim razie puszczę ten film, którego jeszcze nie puszczałem. Plus... Batman! Gdzie Batman? Batman. Ten Batman taki starszy jakby, nie? Z tym Michaelem Keatonem. Ja obczaję jeszcze, czy jest w końcu jej program teraz dostępny. Nie ma, na razie nie ma. Trzeba po prostu kupować. I od razu cisnąć. Ile kosztuje Odyseja Kosmiczna? To nie. Co ciekawe tutaj? Powrót do przyszłości, który był jeden z wcześniejszych filmów, który puszczałem. Strasznie nisko tutaj oceniony. Nie powinien być tak nisko. No ale dobra. Tam są raczej słabe filmy. A ja bym walnął... O, E.T. Ja bym... Jakiś właśnie taki serial... Taki serial. Ten serial wygląda coś ciekawie. To coś a la Ostry dyżur, mam rozumieć? Coś w tym stylu? Albo... Chirurdzy? Nie wiem, ja to tam generalnie nie oglądam seriali. A z tych medycznych seriali... To jedyne co oglądałem, jak ja jeszcze oglądam telewizję, to był Ostry dyżur, nie? A późniejsze to już niekoniecznie. Czy Nike był wziąć? W ogóle to dostałem kupę kasy z tej poprzedniej reklamy, no nie? Coca-Cola. O matko, 14 reklam żądają. Sprite za to 5 w 2 dni. Za 1 800 000. Myślę, że bym jeszcze się wstrzymał z takimi rzeczami jak Sprite i kupił jeszcze jakiś nadajnik. Rainbow Arts można wziąć. To jest tak, to jest 3 reklamy.
i Nike 14%. Oczywiście zapomniałem znowu co puszczam, ale nowy film, więc myślę, że można Nike wziąć. No, czyli dwie solidne reklamy są. Jak tam podoba wam się? Pogrący wampirów 16 to nie jest jakoś strasznie dużo, ale lepiej niż on. A, wiadomości. Czy ja w ogóle dzisiaj wiadomości puściłem? Bo nie puściłem stale, w sensie. Wow. To było słabe z mojej strony. Zagapiłem się. I walnęliśmy stare newsy. No ale nic się nie stało. No to mamy co? Jeszcze Atari trzeba wykończyć. Wszystko na 14%. W sumie to kurde ledwo, ledwo. Później Nike na zmianę z Rainbow Arts, albo po prostu Rainbow Arts, nie wiem. Nie to. Czyli plan na dzisiaj tak się prezentuje. A jutro... Tak zaczniemy z jakiegoś filmu. Może Emmanuel 6? Nie. Ten strzelec trzeba w końcu o 20 puścić, bo to jest niezłe. Coraz lepiej się to prezentuje, że tak powiem. Cena rośnie, bo ja tam coraz droższe te rzeczy kupuję. Lepszych aktorów i lepsze efekty specjalne. Terminator, ja bym wolał jakąś komedię tak puścić na start, bo dziwnie tak action movie puszczać. No już zaczynam go cisnąć, od razu. Czy to spada mu reputacja? No spada mu. Czyli jest bezwzględna walka teraz, jakby dwóch gości. Czyli można powiedzieć, że teraz jest... A wiecie co, zapiszę sobie. Że teraz jest dużo prościej jednak. Zwłaszcza, że można po prostu patrzeć bezpośrednio na jego program, tylko on jest teraz konkurentem, więc trzeba się szlać za bardzo. I co by tu ewentualnie można było jeszcze tego zakupić ciekawego? Untouchables? Nie. Cóż to za film? Kolor purpury? Jest coś takiego? Jeżeli już to purple, to jest bardziej fioletowy, a nie purpurowy, ale już trudno. Powiem wam, że się nie mogę zdecydować. Stać mi na wszystko, bo to wszystko jest teraz takie tanie, ale chyba to wezmę. Chyba to wezmę jutro na start. Coś tutaj ewentualnie atrakcyjnego? Bo ja wiem. Nie, właśnie nie. No to jutro tak, będę miał film na start. Jak to wszystko pójdzie dobrze, to jutro trzeba będzie kupić nowy nadajnik albo coś w tym stylu. A czy to Nike ma jakieś wymagania? Nie ma. Po prostu nie ma. Jakiś live by się może przydało, może jakiś live jest jutro. W sumie 61%. No. Co tu się wyprawia? Masz pan jakiś live na jutro? Nie ma. No nie szkodzi. 61%, jasny gwint. To podwyżka jak nic. Nie, zupełnie nie w tym świecie. Dobra, przerwa. Dobrze, że nie wczytałem przypadkiem, no ale w sumie. Na razie.